Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na czat make-up w wersji świątecznej. Będziemy robić świąteczny makijaż, bardziej z akcentem na oczy niż na usta, dla wszystkich osób, które nie czują się za bardzo komfortowo właśnie w czerwonych ustach, bądź nie chcą właśnie, szykując się na dużo jedzenia w święta, nie chcą stawiać na ciemny kolor ust, więc będą nude usta, mocniejsze trochę oko, błyszczące i będę tutaj używała nowości drogeryjnych. Mam tutaj przede wszystkim sporo nowości zarówno z marki Kobo, jak i z NYXa. Z NYXa mam tę całą kolekcję z La Casa de Papel, więc tutaj właśnie przetestujemy je dzisiaj i zobaczymy, jak się sprawdzą w akcji. Jeśli chodzi o makijaż, zaczniemy od makijażu oka. Jako bazę będzie mi służył korektor, którego też później będę używała w makijażu twarzy. Jest to korektor z L'Oreal Infallible More Than Concealer. Ja mam tutaj odcień 327 i właśnie zerknę, czy nie będzie zbyt ciemny. Mam też w razie co jaśniejszy odcień, jeśli będzie takowy potrzebny. Z tego co pamiętam, to ja ten korektor lubiłam, ale tak dawno go nie używałam, że szczerze powiedziawszy nie pamiętam. Jakiś czas temu dostałam w paczce, wydaje mi się, nowe kolory właśnie tego korektora, albo po prostu jako odświeżenie po prostu właśnie dodatkowe egzemplarze. Dlatego stwierdziłam, że to czas przetestować, tym bardziej, że ostatnio używałam non-stop dwóch tych samych korektorów, więc czas na coś innego, żeby jednak zmieniały się te kosmetyki w filmach, nie tylko w chat make-upach, ale ogółem, więc no, najlepszym krokiem jest właśnie użycie w chat make-upie, a później jak już zostanie na toalecie, to będę używała właśnie później tego pewnie nałogowo, o ile się sprawdzi oczywiście. Korektor, jak widzicie, nałożyłam także pod oczy, żeby już tutaj też przygotować tę dolną powiekę na cieniowanie. Jeśli chodzi o cienie, będę tutaj korzystała właśnie z paletki z NYXa, z kolekcji La Casa de Papel, czyli paletka El Profesor. Paletka składa się ogólnie z takich bardziej intensywnych odcieni. Mamy tutaj takie bordowe, w odcieniu jałowina, trochę różu, trochę takiego bardziej ceglastego, pomarańczowego odcienia, a także właśnie taka delikatniejsza strona z brązami i z połyskami. Tutaj od tego brązu, odcień Cider, nie mam pojęcia jak go wymówić i tutaj aplikuję w zewnętrznym kąciku i będę nakładała, podkreślała załamanie powieki właśnie tym cieniem. Jest to taki bardzo ciepły brąz. Nie pamiętam szczerze mówiąc, kiedy ostatnio używałam cieni z NYXa, więc jestem sama ciekawa, jak one się sprawdzą dzisiaj w praktyce. Aplikuję, buduję tutaj ten cień w załamaniu powieki i następnie zacznę rozcierać. Pędzelkiem do blendowania nałożę ten odcień Perfect Plan. To jest taki cielisty odcień, który zawiera drobinki i mam nadzieję, że one się tak trochę tutaj właśnie przełożą, tak delikatnie. Dlatego tutaj rozcieram granicę załamania powieki właśnie tym odcieniem i rzeczywiście te drobinki widzę. Jestem ciekawa, na jak długo, czy one się utrzymają w tym miejscu, czy nie, ale będę to oczywiście obserwować. Wracam do poprzedniego odcienia, żeby to wszystko ładnie tutaj rozetrzeć. Właśnie chciałam taki akcencik tutaj. Im więcej błysku, tym lepiej. Akurat święta to jest jak najbardziej dozwolone. Póki co jestem zadowolona, zobaczymy jak będzie później. No teraz odcień najciemniejszy Mastermind, który aplikuję taką małą miotełką i tutaj przyciemnię na razie zewnętrzny kącik, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało. Rozetrę od razu granicę. Widzę, że się ładnie buduje. Intensywność jest ok i nie widzę żadnych prześwitów. A jednak kącik jest fajnie zbudowany. Dodam troszeczkę różu, no i ze względu na to, że jest to paletka Profesora, no to no muszę użyć jednak odcienia, który nosi nazwę Salva. Więc tutaj właśnie na środek powieki nałożę ten odcień, tak żeby troszeczkę przełamać właśnie te brązy. Oczywiście ten krok jest do pominięcia, jeśli lubicie bardziej takie neutralne odcienie, no to możecie sięgnąć po same brązy w tym makijażu. Właśnie takie ciepłe brązy idealnie sprawdzają się właśnie w tym sezonie świątecznym. Ten brązowy cień nakładam od razu tutaj na prawie całą dolną powiekę. Zostawiam tylko wewnętrzny kącik wolny na jakiś połysk, chociaż jeszcze nie wiem, co tutaj się będzie działo, ale faktycznie tutaj aplikuję na całą powierzchnię powieki i ten najciemniejszy odcień, tak jak też na górze, ląduje tutaj w zewnętrznym kąciku. Powtórzę w sumie te same kroki, tutaj na środek powieki nałożę troszeczkę
różu, żeby się coś różowego działo i też nawiążę to troszeczkę do bluzki, którą mam na sobie. No, no i przechodzimy, słuchajcie, do połysku i połyskiem na dziś będzie odcień By Time, czyli taki brązik połyskujący, który zaaplikuję tutaj na powiekę. Tak jak mówiłam, akcent będzie na oko, więc to oko automatycznie będzie ciemniejsze niż zwykle, ale jeśli chcecie troszeczkę rozjaśnić ten makijaż, nie chcecie aż tak mocnego, no wtedy wybierzcie jakiś jaśniejszy połyskujący cień i automatycznie już będzie to makijaż mniej intensywny. No a teraz małym pędzelkiem zobaczę, jak będzie wyglądał ten najjaśniejszy odcień nałożony w wewnętrznym kąciku. No wtedy no, będzie ładnie wyglądał. O ile te drobinki się też utrzymają, ale on mi tutaj fajnie rozjaśni wewnętrzny kącik, a jednocześnie nie doda blasku, ponieważ jednak blask skupiamy na powiece, więc fajnie ten kącik, żeby przykuwał uwagę od razu, ale żeby nie był także błyszczący, żeby się to wszystko nie zlało. I tak moim zdaniem to wygląda naprawdę fajnie. Tutaj blenduję granice pomiędzy wewnętrznym kącikiem a połyskiem. Kolejnym krokiem będzie zrobienie kreski. Do tego celu użyję tutaj eyelinera w pisaku z pędzelkiem, który nosi nazwę Epic Eyeliner. To jest klasyczna wersja tego produktu, tylko po prostu w złotym opakowaniu limitowanym właśnie do tej kolekcji. Nie chcę tutaj robić żadnej ostrej kreski, ponieważ do tego kształtu mi tutaj to nie pasuje. Po prostu zrobię taką średnią kreskę wzdłuż linii rzęs, tak żeby później zakamuflować pasek sztucznych rzęs, ale nie będę wyciągała tutaj jaskółki w zewnętrznym kąciku. Nie pamiętam, czy używałam tego eyelinera wcześniej, ale jak widzicie, kreska jest kruczoczarna, bezproblemowo się namalowało ją i też na połysku jest właśnie pełne krycie. Czasami właśnie na połyskujących cieniach to jednak wtedy eyeliner traci na intensywności. Teraz sięgam po pędzelek i ten najciemniejszy cień i chcę delikatnie teraz wtopić tę kreskę, dlatego właśnie na granicę tej kreski nakładam ten ciemny bordowy cień. Wtedy to wszystko ładnie się po prostu, wiecie, wtopi w całość. Jestem bardzo zadowolona z jakości tych cieni. Makijaż wyszedł rewelacyjny, jest mocna pigmentacja, ładnie się budują, rozcierają. Nie mam nic do zarzucenia tak naprawdę, oprócz tego, że połysk mógłby być intensywniejszy, ale jednak to jest taki tradycyjny, a nie taki bijący foliowy cień, więc no, wygląda dobrze, na bazie takiej, wiecie, do połysku wyglądałby lepiej, ale ja wiedziałam, że nałożę na to coś innego, więc tutaj nie kombinowałam za bardzo z tym cieniem. Mam tutaj eyeliner z Kogo, jest to Sparkle Eyeliner w cieniu Chameleon Glow. Jest to taki eyeliner na bazie brązowej i po prostu jest milion różnych drobinek. Mieni się tutaj ten eyeliner na złoto, na niebiesko, na zielono nawet momentami. W zależności od kąta padania światła jest inny odcień. I słuchajcie, ten eyeliner teraz nałożę właśnie na powiekę, tam gdzie nakładałam wcześniej cień, tak żeby dodać tutaj blask, żeby się po prostu cały ten makijaż mienił. Ten krok od razu sprawi, że makijaż jeszcze wskoczy na wyższy level, jeśli chodzi tutaj o głębię tego połysku. Ostatnio w filmiku z prezentownikiem dla kobiet, tam miałam właśnie taki makijaż w złocie i też miałam, słuchajcie, złoty eyeliner z takimi większymi drobinkami na powiece, na złotym cieniu i wyglądało to oszałamiająco. Tamten makijaż też swoją drogą taki fajny, świąteczny, z graficzną kreską. Eyeliner już wysychł i jak widzicie daje takie jakby mokre wykończenie i przepięknie się mieni. Jeśli chodzi o maskarę, użyję tutaj maskary z Eveline. Jest to Variette Lashes Show. To jest jedna z moich ulubionych maskar ever, a na pewno najbardziej ulubiona z tej marki, ale ta jest w wersji wodoodpornej, więc jestem ciekawa, jak będzie wyglądała. Szczoteczka wydaje mi się, że jest taka sama, silikonowa, taka delikatna, ładnie rozdzielająca rzęsy, a jeśli chodzi o efekt, to zaraz się okaże. Wydaje mi się, że efekt jest odrobinę delikatniejszy niż w przypadku tej standardowej wersji, ale te maskary są naprawdę bardzo podobne. Czasami mam wrażenie, że właśnie maskary wodoodporne są troszeczkę gorsze, jeśli chodzi o formułę, niż te klasyczne, ale tutaj podoba mi się efekt, szczerze mówiąc. Wcześniej jakbym użyła zalotki, to na pewno efekt byłby mocniejszy, no ale przy takim makijażu aż się prosi o sztuczne rzęsy, więc przykleję te, których standardowo używam. No i możemy przejść do makijażu twarzy. Dzisiaj nałożę podkład z Vibo, jest to Moonstone Foundation. Ja mam tutaj odcień numer 2. Niedawno mogliście zobaczyć na kanale test tego podkładu, no i niestety okazało się,
może zbyt kolorowo nie było. Odsyłam Was wszystkich do filmu, jeśli jeszcze nie widzieliście. No ale chcę mu dzisiaj dać drugą szansę. Ponoszę go sobie dzisiaj i zobaczę, jak się mu będzie zachowywał. Czy będzie lepiej, czy gorzej niż ostatnio, ponieważ jednak po jednym razie no to ciężko stwierdzić. Chociaż, no w filmie, taki mały spoiler, ale jednak już jakiś czas temu się ten film pojawił, no to mówiłam, że już tak nie za bardzo bym chciała nakładać go drugi raz na twarz, ponieważ dawał no nie za fajne uczucie na twarzy, ale oczywiście no muszę sprawdzić, ponieważ może się nie polubił wtedy z pielęgnacją, a dzisiaj mam inny krem na sobie, więc może będzie troszeczkę inaczej. Od razu pod kot rozprowadzam gąbeczką, żeby uzyskać ładną, jednolitą warstwę podkładu. On daje raczej taki delikatniejszy efekt wyrównania kolorytu, ale jakieś większe niedoskonałości czy zaczerwienienia dalej są widoczne. Daje taki właśnie naturalny efekt. A pod oczy ląduje zapowiedziany wcześniej korektor z L'Oreala, także dodamy sobie tutaj krycia zarówno pod oczami. Odcień chyba jest zbliżony w sumie do tego podkładu, mam nadzieję. I dodam także w strefie T. Tutaj zdecydowanie tego krycia mi troszeczkę brakuje. No i chcę to wyrównać. Jednak makijaż oka jest dosyć intensywny, więc chcę uzyskać po prostu taki efekt bardziej nieskazitelnej skóry. A tutaj na nosie zdecydowanie te zaczerwienienia były zbyt mocno widoczne po samym podkładzie. Przechodzę od razu do pudrowania twarzy. Mam tutaj puder z NYX. Jest to Can't Stop Won't Stop puder matujący w odcieniu light. I tutaj utrwalam na początek korektor. A następnie delikatnie utrwalam cały makijaż twarzy. Dzisiaj zdecydowanie ten podkład wygląda bardziej ciężko na twarzy i mniej naturalnie, jest widoczny. Mniej naturalnie niż właśnie w teście tego podkładu. Nie podoba mi się ten podkład. Stwierdziłam, że dam mu jeszcze jedną szansę, żeby sprawdzić, tym bardziej, że w kamerze on dobrze wyglądał, na żywo już gorzej. Więc wiecie, nie zepsuje mi dzisiaj tego makijażu, ale faktycznie niestety jest na liście bubli moich. Teraz sięgnę po bronzer. Nie mam tutaj nic nowego, więc sięgam tutaj po bronzer z Catrice. Jest to ta seria Holiday Skin. Ja mam dokładnie odcień numer 10. Jest to ta cieplejsza wersja i troszeczkę jaśniejsza. On mi się cudownie sprawdza. Mówiłam o nim w ulubieńcach listopada. Przepięknie, tak delikatnie ociepla twarz i stawia się z moją cerą idealnie. Tutaj w przypadku różu tak samo nie mam nic nowego, dlatego sięgam po róż z MACa, odcień Soft Ochre i delikatnie tutaj aplikuję na policzki. Z rozświetlaczy za to mam aż za duży wybór, ponieważ mam tutaj trzy rozświetlacze, dwa z tej kolekcji La Casa de Papel, czyli zarówno złota sztabka złota, jak i rose goldowa sztabka złota, których środek prezentuje się tak. I jak widzicie, ta złota jest taka intensywna, do takich bardziej artystycznych makijaży bym powiedziała. Ona opalizuje na takie żółto-zielonkawe złoto, a tutaj ta rose goldowa, jak widzicie, jest jasna, opalizuje trochę na róż, trochę na taki szampański kolor i mieni się przepięknie. A trzeci rozświetlacz, które mam, to pochodzi z marki Kobo. Jest to Delightful Glow Powder i prezentuje się tak, taki szampański. Więc myślę, żeby to zrobić tak, że ten z Kobo, on prezentuje się, wygląda bardziej delikatnie, ponieważ nie ma takich drobinek i nie opalizuje aż tak intensywnie jak ten rose goldowy, to tym rozświetlaczem z Kobo. Rozświetlę tutaj strefę T, bo jednak chcę to zrobić delikatniej. Glow musi być, ale nie chcę mieć tutaj żadnych drobinek. Jak widzicie, ten rozświetlacz z Kobo jest niesamowicie intensywny. Jednocześnie nie ma drobinek, daje bardzo ładną taflę i wygląda fajnie. Podoba mi się w strefie T. Jestem ciekawa, jakby wyglądał na policzkach, ale na pewno w jakimś makijażu najbliższym to przetestuję. No a teraz sięgnę po tę rose goldową sztabkę i sprawdzimy ten rozświetlacz na policzkach. Tak myślałam, że on będzie drobinkowy, ale on jest bardziej takim toperem, mam wrażenie, niż, wiecie, stricte rozświetlaczem. Chociaż jak tutaj buduję i, wiecie, tak wprowadzam ten produkt w skórę, to faktycznie tutaj ta intensywność jest większa i jest większy blask. Na pewno nie będzie to produkt dla osób, które lubią delikatny, naturalny makijaż, ale dla osób, które lubią
ciekawe produkty, to szczerze powiedziawszy bardzo mi się podoba. Nie widzę, żeby tutaj robił mi jakieś plamy na policzkach, w sensie nie przyciemnia mi tutaj skóry i nie zmienia koloru. A jeśli chodzi o sunblast, no to właśnie jest taki różowo-szampański i prezentuje się przepięknie. Z tego produktu jestem bardzo zadowolona. Dobrze, już tutaj sobie wyciągam z kartonika. Mam tutaj pisak w odcieniu taupe, jest to dokładnie Lift and Snatch z takim bardzo cieniutkim aplikatorem w pędzelku. No i zobaczymy, jak się sprawdzi i czy będę miała na tyle pewną rękę, żeby zrobić imitację właśnie włosków w tych miejscach, gdzie mam luki. No i nie tylko, ogólnie pokreślę całe brwi, ale tutaj staram się właśnie robić to taką metodą tworzenia tutaj dodatkowych włosków, których nie ma. Ma bardzo fajny odcień, dosyć jasny. Może odrobinę wpadający w ciepłe tony, ale tak bardzo, bardzo minimalnie. Jeśli macie takie super chłodne, szare włosy, to może będzie to widoczne, ale w przypadku moich włosów, które i tak z natury są bardziej żółtawe po rozjaśnianiu, no to jednak ten odcień się wstawia tutaj po prostu idealnie. Łatwo się maluje, zostawia dużo koloru, ale on nie jest aż tak intensywny, więc wiecie, fajnie to wygląda i naturalnie. Jest matowy totalnie, wchłania się i wygląda to, jakby to była moja brew naturalnie. Nie widać, wiecie, że tutaj coś na tych brwiach leży, więc to jest naprawdę super, podoba mi się. Zdecydowanie pierwszy taki pisak flamaster do brwi, który daje fajną ilość koloru i bezproblemowo się maluje. Często te pisaki właśnie były takie bardzo suche i nie było nic widoczne tak naprawdę na brwiach, albo ja musiałam się konkretnie namęczyć i zamiast uzyskać taki efekt właśnie włosków, to musiałam kilka razy to poprawiać, że faktycznie miałam taką bardziej wyrysowaną brew. Tutaj na razie najlepszy właśnie taki pisak do brwi, jakiego używam, więc warto naprawdę sprawdzić. Jeśli chodzi o usta w tym makijażu, to zapowiadałam Wam odcień nude, żeby zrównoważyć trochę ten makijaż oka. Oczywiście tutaj też jak najbardziej będzie pasowała czerwień. Jeśli lubicie mocne makijaże i mocniejsze podkreślone oko i czerwone usta, i jak najbardziej, ja sama do tego makijażu bym taką szminkę nałożyła, ale ostatnio wszystkie makijaże moje są z czerwoną czy bordową szminką, no więc będzie nude. Tutaj mam najnowszą serię szminek z marki Maybelline, jest to Color Sensational Ultimate i mam dwa odcienie, które według mnie oba będą pasowały, czyli odcień, już Wam mówię, 699, taki najbardziej różowy, troszeczkę bardziej dla kontrastu, albo taka bardziej brązowa wersja, czyli 799, który ładnie tutaj, wiecie, będzie komplementował ten makijaż oka, więc właśnie po ten odcień sięgnę. Tak prezentuje się skończony makijaż, mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Usta co prawda nie są tak nude, jak myślałam, że zrobię. Myślałam, że postawię na coś takiego bardzo jasnego, ale moim zdaniem fajnie to wygląda i daje charakteru i są to idealne odcienie na ten sezon. Ale oczywiście możecie postawić na coś jaśniejszego. Tutaj oczywiście dowolnie wybierzcie pod siebie, tak naprawdę to jest moja propozycja. Możecie dowolnie właśnie ten makijaż zmodyfikować. Dajcie znać, czy coś Wam się tutaj spodobało z tych kosmetyków. Jeśli chodzi o takie podsumowanie, to zacznę od szminki w sumie, ponieważ jeszcze Wam nie mówiłam. Te szminki mają według mnie bardzo zbliżoną konsystencję do tych z serii Superstay Ink Crayon, ale wydaje mi się, że tutaj ta konsystencja jest bardziej kremowa i taka bardziej łaskawa dla osób, które mają problemy z suchymi skórkami, ponieważ to jest niewidoczne, że taką fajną otoczkę robi. A jeśli chodzi o wykończenie, to jest takie satynowo-matowe. Wyglądają naprawdę fajnie, ale właśnie podobnie jak z tymi ink crayonami, lubię właśnie pędzelkiem wyrównać krawędzie, ponieważ o ile da się ładnie i równo nałożyć te szminki, tak jednak nie są takie ostre jak żelata, jak w przypadku, wiecie, szminek w płynie. Jeśli chodzi o kosmetyki, których dzisiaj użyłam, to oprócz podkładu, to na pewno po każdy jeszcze sięgnę. Tak naprawdę nie jestem w stanie za bardzo ocenić właśnie tego pudru, ponieważ nałożyłam na podkład, którego nie lubię. Więc puder z NYXa jeszcze raz na pewno sobie użyję na spokojnie ze sprawdzonym podkładem. Ale tak naprawdę wszystkie kosmetyki, które testowałam dzisiaj, mi się jak najbardziej sprawdziły. Makijaż wyszedł super, więc też jestem ciekawa ogólnie trwałości. Na pewno będę sobie testowała i dam Wam znać za jakiś czas. Oczywiście te kosmetyki, które mi się sprawdzą, pojawią się w ulubieńcach grudnia i będziecie wiedzieć dokładnie, co mi się sprawdziło na dłuższą metę, a co nie. Powiem szczerze, że ja się zachwycam najbardziej tym rozświetlaczem. Wygląda przepięknie. Nie jest to codzienny efekt, ale ja akurat lubię takie dziwadła w moich makijażach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!